Witamy w Czajni przy Czaju, czyli w nowym programie poświęconym organizacjom pozarządowym i aktywistom z aktywnego pogranicza. Dzisiaj naszymi gośćmi będą Beata Bogusz i Barbara Bondyra. Beata i Barbara. Dobra, żebym nie pomylił. Drogie panie, przyjechały do nas z Koła Gospodyń Wiejskich Dębina Osada. Czy powiecie mi, gdzie was znaleźć i gdzie Dębina Osada się znajduje? Dębina Osada leży w gminie Ulchówek. I w sumie niedaleko Ulchówka się znajduje. Ile tam jest kilometrów? Ile mieszkańców liczy miejscowość? To jest mała wioska popegeerowska. Jest tam około 80 mieszkańców. A wy jednak prężnie działacie i często takie małe środowiska udowadniają to, że bliżej ludzie będący sobą potrafią robić piękne rzeczy. Po pierwsze wasze stroje, no po prostu cudowne. Kto je projektował, kto wpadł na pomysł, żeby tak koło wyglądało? To znaczy stroje zamówiłyśmy na internecie. Zakupiłyśmy je za pieniądze, które pozyskałyśmy w tamtym roku z agencji. Mhm. Czyli jesteście kołem, które się dopiero co zarejestrowało, tak? Koło powstało i zarejestrowaliśmy je w tamtym roku. Mhm. Skorzystałyście z środków z agencji, to było 3000? W tamtym roku dostaliśmy 4000, bo nasze koło liczyło 32 członków. Na 80 osób? Tak, tak. No niestety liczyłyśmy się z tym, że ktoś się tam wykruszy, ale dostaliśmy w tamtym roku 4000, w tym roku dostaliśmy już 3000. Jak je spożytkowałyście, jak te środki zostały spożytkowane? Co się udało załatwić? Co się udało załatwić? Może zacznijmy od tego, że... się zestresowałam. Nie, bardzo. Zaczęliśmy remont świetlicy z pomocą gminy, pana wójta, pozdrawiamy. I za te środki kupiłyśmy sprzęt do kuchni. Głównie to były naczynia, tak? Głównie naczynia. No i stroje, reszta. I co wam się udało z miejscem zrobić? Bo ja jestem pod wrażeniem tego, że tyle osób wpisało się w działania koła. Dzięki temu też usłyszeli, że jesteście, że wam chce się działać. Ale co w ciągu tego roku udało wam się zorganizować? Co w ciągu roku? Najbardziej dumne jesteśmy z dożynek parafialnych, którymi byliśmy organizatorami, nasza miejscowość. Tak. Pewnie spore wyzwanie organizacyjne. No i dużo ludzi nas odwiedziło. To cała gmina wtedy przyjechała na dożynki? To były parafialne dożynki. Mhm. Z całej parafii. Z całej parafii. Bardzo dużo osób się w to zaangażowało. Pozostałe miejscowości z naszej parafii też nam pomogły, chociażby upiec ciasta. Dużo pomogło nam też Koło Gospodyń Wiejskich w Dyniskach, dlatego że my jesteśmy kołem, które się jeszcze dorabia, więc nam użyczyły ławek, stołów i innych sprzętów, żeby te dożynki mogły się odbyć. No to jest świetna rzecz, taka współpraca właśnie między kołami. Nadajecie na podobnych falach, bo to działacie w... Jesteście jedynymi organizacjami naprawdę pozarządowymi na tych terenach. Czego najbardziej ludziom potrzeba w takich miejscach jak wasze? Chyba właśnie takich spotkań, uroczystości, tych imprez, żebyśmy się mogli właśnie spotykać i tak się bardziej integrować. To więc przejdźmy do pytania, czy coś popsuło się w ostatnich miesiącach w tym momencie, gdy wybuchła epidemia COVID-u, bo wiele organizacji po prostu załamało ręce i przestało działać. Czy wam szyki popsuł koronawirus? To znaczy troszeczkę, bo właśnie lubimy organizować dla naszych mieszkańców takie uroczystości. W grudniu zrobiliśmy spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet udało też się nam zorganizować. I mieliśmy w planach też z okazji świąt wielkanocnych zrobić takie dzielenie się opłatkiem. No to chyba jedynie to, że to nie wyszło. Oj, opłatkiem, przepraszam, jajkiem. Ja o tym.
to chyba to nam nie wyszło, a teraz już normalnie zaczęliśmy działać. Czyli udało się. Stajecie z powrotem na nogach, ale jakie są wasze plany na najbliższe tygodnie, miesiące, a może dni? Jakie plany? W tej chwili... Tygodnie to wieniec. Co z wieńcem? Wieniec robimy w tym roku, w tamtym roku też robiłyśmy wieniec. Oczywiście zbóż nazbierałyśmy na polach. Zboże, czyli dożynki się szykują? Tak, szykują się dożynki, zboże już zbieramy od czerwca. Więc to się fajnie tam suszy pod daszkiem i no już powstaje wieniec, jest w fazie roboczej. Zdradzimy, czy nie będziemy konkurencji zdradzać, co w tym roku? Zdradzimy, nie zdradzimy. Będzie go można pewnie obejrzeć na dożynkach, tak? Dożynki są planowane, odbędą się? To znaczy jeszcze nie wiadomo do końca, jaka będzie sytuacja, ale będą, na pewno będą jakieś małe parafialne. W naszej parafii się odbędą. A czy jakieś spotkania planujecie już dla swoich mieszkańców? Jakie spotkania? No teraz zajmujemy się tak, raz więcej, a potem w planach mamy plac zabaw właśnie. Pieniądze pozyskaliśmy tutaj z czajni, dostaliśmy grant, więc powstanie plac zabaw i tam będziemy się spotykać przy pracy na razie. Ilu dzieciaków mieszka u was? Dzieci jest około 11. Jak będzie wyglądał ich wymarzony plac zabaw? Bo ja wiem, jak u nas na wsi powstawał, to dzieciaki po prostu były zachwycone i to jest ich teraz królestwo. Jak będzie wyglądał ten plac zabaw? No musieliśmy napisać korektę co do tego projektu, więc musimy jeszcze ustalić na nowo, jak to będzie wyglądało. No niestety te przedmioty na place zabaw za testami są zawsze bardzo drogie. Wydaje się, że to huśtaweczka można za parę złotych, ale niestety są to jednak spore środki. Znając życie, pewnie angażujecie się też społecznie w przygotowanie tego i pewnie nie przyjedzie ekipa budowlana, tylko... Nie, absolutnie nie. Już zaczęliśmy równać teren pod ten plac zabaw, tak. Mhm. Także już coś działamy też i w tym kierunku, ale chcemy pierwsze skończyć wieniec, potem się zajmiemy właśnie placem zabaw, tym terenem całym. A jakie są wasze największe marzenia? Jakbyście chciały coś takiego, co można wymarzyć, może słucha nas ktoś, kto powie, nie ma sprawy, mogę im pomóc. Jakie marzenia? Nie zastanawiałyśmy się nad tym. Po prostu czasami idziemy na taki spontan i fajnie to wychodzi wtedy. A ile osób tak aktywnie działa w organizacji? Bo to jest częsta rzecz, że do organizacji ogólnie należy sporo, ale najważniejsi są liderzy, osoby, które jednak skrzykną, ej, dziewczyny, chłopaki, trzeba by się spotkać, coś podziałać. Jak to wygląda u was w kole gospodyń? No u nas takich aktywnych osób na... Ile mamy członków? 27. Około 10-12 osób. I tak bardzo duży procent, to tak jakby w Warszawie na spotkania organizacji pozarządowych przychodziło 300 tysięcy, bo procentowo to jednak jest z 80 paru osób, 10 osób to naprawdę jest bardzo dużo i świetny wynik, więc to też chyba tworzy jakąś taką wspólnotowość miejscowości, tak? Tak, właśnie. Ja jestem pod wrażeniem, że właśnie taka mała miejscowość, że się potrafiliśmy tak zorganizować i tak i pokazujemy, że nawet i takie małe miejscowości, osady mogą do czegoś dojść, coś mogą wspólnymi siłami osiągnąć. To więc to marzenie wymyśliłyście? Co by się przydało? A może coś koło by się przydało? Może... Co by się przydało? Nie wiem, co by się koło przydało. No marzymy, żeby tą świetlicę właśnie wyremontować, bo dożynki w tamtym roku robiłyśmy no, w takich warunkach nie za specjalnych, więc tak, to jest nasze marzenie, żeby wyremontować sobie tą siedzibę naszą, żebyśmy mogły więcej działać.
Super. I to jest piękny przykład tego, że młode organizacje przy niewielkim wsparciu finansowym, bo to naprawdę te 4 czy 3 tysiące, to nie są duże środki, ale dzięki zaangażowaniu takich ludzi z pasją, one zamieniają się w złoto i potrafią w wspaniały sposób działać dla małych, lokalnych organizacji, środowisk naszych małych ojczyzn, więc wielkie brawa dla Koła Gospodyń Wiejskich z Dębina Osada. Tak jest. Więc przejeżdżając naszą Polską Wschodnią, zawitajcie koniecznie do nich, powiedzcie, że robią piękne rzeczy. Dziękuję ślicznie za dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi były Beata Bogusz, Barbara Bundyra. A program poprowadził Marcin Piotrowski. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia w następny czwartek.